Wziąłeś wagę? Tak, żeby się okazało, że to wydmuszka, a nie dron i będzie 100 gramów ultra light, nanolighta będziemy mieli. No ale widzisz, też będzie ciekawe to, czy faktycznie będzie te 250, czy będzie mniej, a może więcej. Nie no, chwalą się 249, nie? No Zino też się chwali. Nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze nie weszliśmy, a już narzekamy. Już narzekamy, jakbyś był rudy normalnie. Od samego rana. Gdzie my w ogóle idziemy? Ekspozycja, targi fotograficzne. Największe takie wydarzenie w Małopolsce. I tak się śmiesznie złożyło, że to właśnie tutaj będzie europejska premiera nowych dronów Autela. W zasadzie mnie to tylko to interesuje. No mnie też, ale z uprzejmości możemy przejść i popatrzeć na stoiska. Gimbal walk. Na ugiętych kołach się nie śmiej, patrz jak będzie zaraz się wyłoni spośród drzew. Gimbala zabrał. Tam mi gimbal potrzebny. Jak ja mam takie umiejętności. Patrz, krawężnik, nikt się nie zorientował, że wszedłem na krawężnik. A jakbym miał taką długą tyczkę, to bym zrobił, że jeszcze z drona. Ding, ding. O, logotyp się nie zmieścił, no trudno. Tam to jest? Karol, nie, idź pomachaj. Tam. Nie. O, właśnie. Elegancko. Widzisz? Ma drążki do siebie. Ja się otwala. Niestety wydmuszka, ale patrz, gimbal praktycznie taki sam. Praktycznie taki sam jak Vivo 2 Pro. Przy czym on jest jeszcze rusza góra-dół. Stąd ta czwarta oś. Zobacz, w środku jest kompletnie chyba inny mechanizm. I maluszy. Cześć. Cześć. Końca Autel. Coś ciekawego pokazał. No wprowadzano takie nowe modele 2. Czy że równowaga w przyrodzie będzie zachowana dzięki nim. I będzie to konkurencja dla DJI-a. Z tego co widzę, te maluszki to można powiedzieć rozmiar miniaka. A możliwości Era 2. I z kamerą tak. 249 gram. No i drugi model Light. Z potworną stabilizacją, z karbonowymi ramionami. Ten model w najniższej wersji będzie za 3099 zł. I najważniejsze, cztery kolory! No nie ma co tu mówić. Jak pokażesz to jakiejś kobiecie, ona powie, tamten fajny, ale ten jest pomarańczowy, nie? Tak. Bierzemy tego. Oby farby starczyło. Czy te kolory będzie można zmieniać? No wiesz, skupmy się na poważnych rzeczach. Skupmy się na istotnych sprawach. Dobrze, ja czekam na cierpliwości na jakieś demóweczki, bo to wiesz... Samo się nie nakręci, nie? Materiały na ten temat. Będziemy testować, ale realnie myślę, że to będzie koniec października, a w sprzedaży w sieciach handlowych może to zobaczymy przed Czarnym Piątkiem, tak bym chciał. Możesz też zobaczyć, jest bardzo fajny nowy produkt, konsumencki stabilizator mocy, model MX. Polecam. Rzucimy okiem. Dzięki. Dzięki. Cześć. Coś ale Karol, ale byłeś rozmowny. Coś tam tak zawsze. Coś tam zmontujesz. Coś się zmontuje. A jest tu Sony gdzieś? Co? Jest tu Sony gdzieś? No widać. No to. No więcej ludzi. Pytasz, czy mają drogę? Latałby, co? Przemysław nie wziął drona, Przemysław nie wziął drona. Ale tyle miejsc, żeby się o coś zaczepić. A echo przy uderzeniu o ziemię. Wszyscy wiedzą, że latasz i wszyscy wiedzą, że się rozwalił. Bo jeśli dobrze zrozumiałem, to będą dwie wersje kamerowe.
tego dwie wersje zestawów, duży, mały zestaw. I to wszystko jeszcze razy cztery wersje kolorystyczne. Tak, jeszcze kolorystyka. Tak, więc jeśli do tego jeszcze dojdzie wersja z czujnikami i bez czujników, to nam się robi... Bardzo dużo dronów. 48 kombinacji, kolor, kamera. I to wszystko trzeba mieć na stanie, nie? Żeby tym handlować. Tak, dokładnie. Fajny, ale srebrnego poproszę. No ale fajnie, to tworzyło takie... Fajne. Szkoda, że nie dostaliśmy rzeczywiście konfliktów dronów. Tak. Zdecydowałem. Zdecydowanie byłoby wesele. Ale od tyłu, bo nie widzę. No gdzieś musi być ten napis. Proszę pan. Profesk. No to ja swojego nie rozkładam. Nie. Będzie nówka. Będzie na Allegro. Wszyscy przyszli polatać? Sobie zobaczymy kontroler. Nawet nie jest taki głośny. No, to jest właśnie duża zaleta. Plus, bardzo cicho. To prawda. Jak na takich śmigłach naprawdę jest nawet lepszy. Ale to jest bardzo niski. No i co myślisz? Szkoda, że pytam, a sam potem mówię. Szkoda, że niestety tylko i wyłącznie atrapy. Można było dotknąć, zobaczyć. Dowiedzieliśmy się chociaż tyle, że ten plastik jest przyzwoity, nie taki jak z jogurtu, na co mogłaby wskazywać waga. Tak. Sposób rozkładania, jak w Autelu Evo 2 Pro, nie ma tego przekręcanego ramienia, tylko po prostu no jest to szybsze rozkładanie, moim zdaniem wygodniejsze. I jest taki satysfakcjonujący klik przy rozłożeniu ramienia. Ten większy model, Light, ramiona karbonowe. No to jest też dosyć ciekawe, jak ten karbon będzie wytrzymały. Wiesz, to tak będzie tak, że nie pęknie ci ramię, tylko wyrwie się z zawiasem pewnie. No podejrzewam, że do tego tylko i wyłącznie to doprowadzi, więc nie wiem, co jest lepszym rozwiązaniem, stracić ramię czy mieć wyrwane całe, ale myślę, że ty wiesz, co jest szybsze do naprawy. Nie nam to oceniać, bo to będziemy testować, jak demówki przyjdą. Najważniejsze jest to, że drony wyszły. Coś się dzieje, w końcu. Drony będą na rynku, będą kompatybilne z live deckiem. To jest fajna informacja. I trzeba się przygotować na to, że będziemy tych pieniędzy wyciągać coraz więcej. Portfela coraz więcej. Dobra. Karol Chodyna. Krzysztof Kuciński. Dzięki za oglądanie. Suba daj, ej. Jeżeli jeszcze nie dałeś, to tam subskrypcja na dole. I dzwoneczek. Bo właśnie Karol mówił, że wielu z was może w ogóle nie widzieć, że ten nowy kanał jest. I myślicie, bo czarno-biały logotyp, takie tam coś na bawgrane, podobne, nowy. Że masz suba na jeden i nie znaczy, że masz suba na drugim. Tak nie działa. Tak tylko mówię. No, do następnego. Dzięki, cześć. Hej. A jak myślisz? Policzyli te wszystkie atrapy? Oby nie. A za chwilę na grupie sprzedam obudowę do Autel Evo 2 Pro. Obudowę gimbala też mam jakby sobie.